Jej przypadek trafił na pierwsze strony gazet. Wszyscy chcą wiedzieć, gdzie jest Vanessa Guillen. Gdzie moja siostra? Oni to wiedzą, muszą się odezwać. Wojsko nie może zamieść tej sprawy pod dywan. Vanessa była odważna. Zmieniła się kilka miesięcy po wstąpieniu do Fort Hood. Chudła, nie mogła spać. Mówiła, że nic nie jest takie, na jakie wygląda. Powiedziała, że była molestowana przez przełożonego. Fort Hood to kolebka korupcji i zła. Zadzwoniłam do sierżanta sztabu, twierdził, że nic nie wie. Zapytałam, czy mają kamery. Zaprzeczył. Wojsko miało to gdzieś. Fort Hood kultywuje najgorsze zachowania. Wielu zaginionych i martwych żołnierzy. Dużo tam zła. W armii powinna być bezpieczna. Wiedziałam, że te zwierzęta nie będą szukać mojej córki. Sama musiałam to zrobić. Rodzina Guillen nie chciała być cicho. Kultura latynoska to śpiący olbrzym. Rodzina Guillen go obudziła. Ludzie znajdowali siebie w historii Vanessy. Hashtag jestem Vanessa Guillen. Pamiętam, jak mówiłam, że ona to my. Było nas coraz więcej. Molestowanie seksualne to dla wojska nowa norma. Prawdziwa plaga. Musiałyśmy walczyć o nowe ustawodawstwo. Na cześć mojej siostry. Wojsko uznało, że rodziny poszkodowanych będą milczeć. Przeliczyli się. Jeśli kongres nas wysłucha, może uchwali ustawę. To nasza ostatnia szansa. Nie popierają ustawy, jestem Vanessa Guillen. Musicie na nich naciskać. Bez względu na wiek, płeć i rasę, ta sprawa dotyczy każdego z nas.